dzień dobry, witam się z Wami bardzo, bardzo gorąco i słuchajcie, przychodzę do Was z filmikiem, znowu współpracą. Słuchajcie, odezwała się do mnie po raz kolejny, z czego bardzo się cieszę, co już nagrywałam Wam zresztą na Instastory, odezwała się do mnie firma. Sklep Shein, znowu dostałam wiadomość, słuchajcie, są zadowoleni z mojej poprzedniej współpracy, z czego ja również nieziemsko się cieszę, bo naprawdę mają bardzo fajny asortyment. No i słuchajcie, dostałam propozycję wybrania kolejnych dwóch rzeczy, które mogę Wam zaprezentować. A nuż widelec, może ktoś z Was zechce zakupić te same. Także słuchajcie, kolejny mój wybór padł. Jak pamiętacie, to z poprzedniej współpracy, czyli z poprzedniego maila, ja słuchajcie, wybrałam dwie rzeczy. To była ta koszulka z tymi oczami, z ustami i katanka ta z tyłu, taka pocięta cała. I tym razem, słuchajcie, wybór był bliski temu poprzedniemu, z taką różnicą, że zamówiłam katankę i koszulę. Już Wam wszystko pokazuję. Katanka wygląda następująco. Ja już ją, słuchajcie, używam, bo ją uwielbiam. Ja nie wiem, ale zakocham się w tej katanie. I jest to coś, słuchajcie, co ja nie wiem, czy bym po to sięgnęła, jakby to było na wieszaku. I to jest właśnie to, co mnie zaskoczyło, jeżeli chodzi o firmę Shein i o sklep Shein i o te rzeczy, ponieważ po pierwsze, ja nie lubię oversize'owych rzeczy, a ta katanka takowa jest. Ja zamówiłam ją w rozmiarze M i teraz nie wiem, jak wypadłby rozmiar S, czy byłby faktycznie na mnie w sam raz na przykład, czy o co chodzi, bo wydaje się, że to chyba ma być takie lekko oversize'owe. Ja też zrobię Wam przebitkę, pokażę Wam zdjęcie tutaj podczas filmiku, jak wygląda to na stronie, a jak wygląda to na żywo. Jeżeli chodzi o materiał, o wszystko tutaj, o wykonanie, uważam, że jest idealnie, jest po prostu totalnie sklepowo, wszystkie przetarcia, wszystkie jakieś te tutaj takie dodatki, jeżeli chodzi o guziki, kaptur, no wszystko jest super, słuchajcie, kaptur jest dopinany na guziki. Tutaj są takie przezroczyste guziczki i kaptur dopinacja, możecie go zdejmować. Tak wygląda ta katanka, długi rękaw, co mi się spodobało, słuchajcie, to właśnie te takie dodatki typu łańcuszek, chciałam powiedzieć, nie łańcuszek, tylko zamek na rękawie. On jest tutaj co prawda zabezpieczony, ja jeszcze tego nie odbezpieczyłam, ale być może zrobię to za chwilę z Wami. Tutaj jest takie zabezpieczenie, wydaje mi się, że ja powinnam je chyba sobie przeciąć, ja już sama nie wiem, czy po prostu tak ma być. Jeżeli chodzi o kaptur jest taki bluzowy, na kapturze mamy napis Catch Me, natomiast pod kapturem tutaj jest wyhaftowane if you can, czyli catch me if you can. No świetna, tutaj mamy takie wyhaftowane, słuchajcie, dwa skrzydła, które oczywiście, nie muszę chyba tutaj mówić, przypominają nam wzór, jaki wzór tatuażu, jaki posiada Duda. Także super ekstra tatuaże. Na wyhaftowane takie skrzydła, motyw skrzydeł, co mi się bardzo, bardzo spodobało. Przyznam szczerze, że na zdjęciu te skrzydła wyglądają na świecące. Ale wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że wyglądają na świecące i mi się wydawało, że to będzie zrobione z takich, jak się to mówi, z cykinów. A to nie jest z cykinów, to jest po prostu użyta taka biało-srebrna, taka połyskująca nić po prostu. To jest taka nitka, ale świetnie, świetnie jest to wykonane. Ja za chwilę oczywiście zrobię Wam try on haul. Na razie Wam pokazuję. Rozmiar M zamówiłam. 75% to cotton i 35% poliester made in China. No super, po prostu świetna katana i tyle. Jeszcze co mi się podoba, że ma dużo kieszeni właśnie. Pokażę Wam teraz na koszulę. Założę po prostu na moją jeansową koszulę, którą mam tutaj na sobie i pokażę Wam, jak wygląda ona na mnie, chociaż już na pewno widziałyście podczas vlogów, bo ja już ją na sobie miałam. Tak wygląda ta katanka. Fajniej wygląda, jak macie coś z krótkim rękawkiem, bo wtedy tutaj fajnie wystaje Wam ręka, a nie jakiś materiał, po prostu ręka tutaj wystaje. Ale nie chcę teraz się rozbierać, bo mam tą taką krótką bluzeczkę, więc siłą rzeczy. Tak ona wygląda. Już Wam się pokazuje z daleka. Świetna. Tutaj oczywiście ja nigdy nie zapinam katan, więc nie zapinam. Guzik mam odpięty, nie lubię takich ściśniętych rękawów, więc u mnie on po prostu jest sobie tutaj luz bluz. Tak wygląda bokiem, tak wygląda
Tak wygląda tył tej katany. Nie wiem, mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Tak wygląda z kapturem. Uważam, że jest świetna. Po prostu jest strasznie wygodna, jest ciepła. Materiał jest super, kolor przetarcia, wszystko w niej jest super. Także ja polecam Wam serdecznie, jakbyście się zastanawiały, jakbyście szukały jakiejkolwiek katanki, słuchajcie, na stronie Shein, to obie z tych, które ja wybrałam, są naprawdę świetne. I fajna, co mi się też podoba, ja tutaj sobie chowam właśnie telefon, więc mam go po prostu koło siebie. Więc tak wygląda pierwsza rzecz, jaką ja zamówiłam, czyli właśnie ta katanka. To oczywiście sznureczki, luz, bluz. Świetna, po prostu polecam serdecznie. Więc to jest rzecz pierwsza. I rzecz druga, jaką zamówiłam, ciężko było mi się znowu zdecydować, dlatego że... No co, no dużo fajnych rzeczy mają, dlatego czekajcie. Druga rzecz to jest po prostu koszula. Koszula, jaką wybrałam, jest koszulą taką. Tak ona wygląda, jest jeszcze trochę pognieciona, ja musiałam ją po prostu wyprasować. Ma wycięcia takie tutaj na ramionach. Tutaj jest zapinana na guziczek. Ja wiem, że ona, tak jak Wam teraz pokazuję, może nie wyglądać zbyt ciekawie. Zapinana na guziczki, ja wzięłam rozmiar M, proszę bardzo, Shein rozmiar M i za chwilę przymierzę i Wam się pokażę. Pierwszy raz, teraz słuchajcie, ja założyłam tą koszulę, pierwszy raz mam ją na sobie. Jest ona taka lekka, bardzo, bardzo fajna. Myślę, że można ją fajnie wystylizować do jakichś fajnych spodni. Raczej nie polecam nosić ją tak luzem, czyli tak jak ja teraz mam. Ja mam ją w tym momencie bez stanika, zastanowię się jeszcze w ogóle, jaki stanik do niej, aczkolwiek chyba bym ja polecała Wam nakładki, po prostu te na sutniki tylko i wyłącznie. Tutaj są puszczone te paski, nie wiem, czy nie mogłam wziąć, słuchajcie, może mniejszą, nie wiem, ja mam M-kę, ale chyba M-ka jest spoko, no ramiona wypadają tu, gdzie powinny. Tutaj ona ma właśnie takie, widzicie, takie, ja mam spodnie dresowe, więc nie do końca tutaj będzie to pasowało, tak ona wygląda. Tak wszystko wygląda, z tyłu wygląda to fajnie. Ja ją sobie wystylizuję z białymi, słuchajcie, jakimiś na przykład spodniami. Wsadzę tutaj koszulę do środka i myślę, że będzie to fajna opcja. Także tak by to wyglądało. Tak wyglądają, słuchajcie, moje zakupy z Shein, moja współpraca. Tak jak mówię, polecam bez stanika, bo to zepsuje cały kształt jakby tutaj tego wyglądu tej koszuli. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o materiał, też już Wam mówię. Mamy tutaj zastępczy guziczek. Słuchajcie, to jest tak, 32% to jest nylon, 3% spandex i 65% bawełna. Tak wygląda skład materiałowy. Mi się podoba ta koszula, mi się podoba, będzie ona fajna taka na taki nawet dzień jak dziś. Także tu polecam mieć zdecydowanie, słuchajcie, raczej to odwiązane i takie luźne, ale jak ktoś będzie chciał, to tutaj mamy taką delikatną łezkę i grzecznie, że tak powiem, biurowo do pracy można sobie o zawiązać, zapiąć i też wygląda fajnie, też wygląda super. Natomiast tak jak mówię, ja na pewno będę chciała to nosić luzem. Właśnie sobie splątałam supeł, ale to nic, wszystko się rozwiąże, przecież jak się zawiązało, to się odwiąże, nie? No, także ja będę na pewno nosić to luzem, tak o, widać fajnie tatuaż, więc mi to pasuje, tylko i wyłącznie na sutniki i jest super. Jeżeli chodzi o długość rękawa, same zobaczcie, jest wszystko elegancko, drugi rękaw również, naprawdę bardzo, bardzo fajna, elegancka, szykowna, myślę, koszula. Także i taka na trochę sportowo, i elegancko, i biurowo, także... Jedna koszula, wiele odsłon. No, to jest to, co my kobiety lubimy najbardziej. Także tak by wyglądały moje zakupy i try on haul z Shein. Ja Wam serdecznie polecam. Oczywiście tutaj jeszcze Wam, nie wiem, może Wam albo pod spodem Wam będę odpowiadać, albo pokażę Wam może. Będziecie mogły sobie zastopować klatkę. Tutaj jest numerek, numerek akurat koszuli. To są numerki tutaj jakby chyba seryjne tej koszuli. Natomiast tu jest woreczek od katanki i mamy 1043 również. Czekajcie, tak patrzę tutaj różnicę. O, to są te numerki. O, ten chyba tutaj, jeżeli byście chciały szukać dokładnie.
tych rzeczy. Także ja Wam na pewno serdecznie polecam. Wszystko się zgadza, rozmiar się zgadza. Nie wzięłabym mniejszej, nie wzięłabym większej na pewno. Można fajnie to wystylizować. Z katanki cieszę się niezmiernie. Także jakbyście się zastanawiały, szukałybyście jakichś fajnych katanek, koszul, tam jest masa koszul. Bardzo dużo rzeczy fajnych naprawdę jest na Shein. Także po raz kolejny się powtórzę, że wydawało mi się kiedyś, że te rzeczy są takie chińskie, chińsko-chińskie, wiecie co chodzi, czyli taka chińska jakość, a się myliłam. Dlatego, że te rzeczy są naprawdę świetnie wykonane, materiały są fajne. Ja jestem drugi raz zadowolona, to jest moje drugie zamówienie z Shein i drugi raz mega się cieszę. Także ja firmie Shein bardzo dziękuję za oczywiście propozycję współpracy, a Wam dziękuję za to, że dzięki Wam dostaję te propozycje, no najzwyczajniej na świecie. Także ja polecam Wam serdecznie, z czystym sumieniem, rzeczy z Shein. To jest tyle w temacie. Mam nadzieję, że Wam się moje rzeczy podobają. Ciężko było mi wybrać. Też pytałam się mojej Moni, którą by mi doradziła, bo tam była jeszcze jedna koszula, też mi się podobała, ale jednak jednogłośnie postawiłyśmy na tą i nie żałuję. Także bardzo, bardzo, bardzo Wam serdecznie polecam sklep Shein. Link oczywiście do sklepu Shein znajdziecie w opisie pod filmem, jak i zarówno dwa linki tych rzeczy również znajdziecie w opisie pod filmem. Trzymajcie się cieplutko, ja dziękuję Wam serdecznie. Mam nadzieję, że moje rzeczy przypadły Wam do gustu. Nie wiem, jak będzie w połączeniu tutaj katanka plus ta taka trochę nawet elegancka, ale jak widzicie, myślę, że nawet z katanką będzie super. Życzę Wam przemiłego popołudnia. Buziaki, bajo!